Na ulicach każdego miasta spotkać można bankomaty i z ich usług codziennie korzystają miliony Polaków. Niektórzy z nich mogą niedługo przy tym mocno się zdziwić, a to wszystko ze względu na fakt, iż urządzenia mogą wypłacać mniej banknotów. Na temat tej sprawy wypowiedział się Narodowy Bank Polski. Bankomat to miejsce, które znajduje się obowiązkowo na Twojej mapie tuż po otrzymaniu wynagrodzenia na konto i wciąż wypłacają swoją pensję, tak by fizycznie mieć ją w formie gotówki. Jak się okazuje, już niedługo przy wypłacie takie osoby mogą dostać mniej banknotów. Może się zdarzyć, że bankomat wypłaci ci mniej banknotów. Bankomat w swojej kasecie posiada określoną ilość gotówki i co jakiś czas jest ona uzupełniana przez konwojentów. Kiedy wybieramy to, jaką kwotę chcemy wypłacić, bankomat dobiera wartości banknotów tak, by spełnić nasze żądanie. Trudno przewidzieć, jakie nominały trafia w nasze ręce, lecz pewne jest, iż ich suma będzie odpowiednia dla naszego wskazania. Spory szok mogą niedługo przeżyć osoby, które będą podejmować większe sumy pieniędzy, na przykład swoje pensje, ponieważ mogą otrzymać mniejsza niż dotychczas liczbę banknotów. Nie należy jednak wpadać w panikę, gdyż spowodowane jest to faktem, że do maszyn w całej Polsce trafiły właśnie pieniądze o nominale 500 zł. Taki nominał w powszechnym obiegu to zupełna nowość. Do tej pory 500 zł nie występowało powszechnie w obiegu i raczej zarezerwowane było dla transakcji bankowych, gdzie kwoty są zdecydowanie wyższe niż codzienne zakupy. Teraz, odwiedzając bankomat, właśnie ten banknot może trafić w nasze ręce. NBP potwierdziło te informacje. Banknoty o nominale 500 zł ułatwiają rozliczenia gotówkowe pomiędzy obywatelami oraz pozwalają na zmniejszenie kosztów obsługi pieniądza ponoszonych przez przedsiębiorców. Można ich używać we wszystkich transakcjach gotówkowych w całej Polsce, Wirtualna Polska. Dwa. Wczesne objawy raka jelita grubego. Szybkie rozpoznanie zwiększa szanse na wyleczenie, trafi do kieszeni obywateli, ale nie wszystkich. Jednocześnie NBP poinformowało, iż nie każdy bankomat został uzbrojony w tak wysoki nominał. Zapewne w związku z kwestiami bezpieczeństwa, nie podano również konkretnych miejsc, gdzie spotkać można ten wprowadzony w 2017 roku banknot. Możemy otrzymać go także w kasach Poczty Polskiej lub kasach bankowych. Źródło: Wirtualna Polska.